Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego nagrania są trzy bzdury: wielka, większa i największa. Wszystkie trzy znajdują się w ustawie OCIT, czyli w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którą tutaj specjalnie dla Państwa wydrukowałem, żebyście Państwo sobie zwizualizowali, o czym my tu mówimy, jaki jest ciężar gatunkowy tej ustawy. Ona ma w tym momencie jakieś 400 stron. Pamiętam, że kiedy uczyłem się Podatków już ładnych parę lat temu ustawa OCIT miała mniej więcej 200 stron, czyli połowę tego, co ma teraz, ale z każdym kolejnym rokiem jest coraz dłuższa. Dodawane do tej ustawy są nowe ulgi, nowe zwolnienia, nowe wyłączenia, ale też nowe problemy i utrudnienia, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. I opowiem dzisiaj o trzech takich utrudnienia, które weszły do naszych przepisów stosunkowo niedawno, to znaczy dwa z nich weszły w ramach nowego ładu. Pierwszy jeden wszedł rok temu i nazywałem je trzema bzdurami, ponieważ Według mnie przynajmniej te przepisy są bzdurne, natomiast różnią się skalą tej bzdury. Pierwszy przepis, pierwsza bzdura, która jest stosunkowo najbardziej medialna i być może najwięcej Państwo o niej słyszeli, to są przepisy o ukrytej dywidendzie. Wielkie szczęście jest takie, że te przepisy na szczęście jeszcze nie obowiązują. Wiele mówiło się o ukrytej dywidendzie, ona w ramach nowego ładu miała już być od 1 stycznia 2022 roku, ale na całe szczęście rząd zgodził się na to, żeby przesunąć wejście tych przepisów dopiero na 2023 rok. Więc mamy... Ponad rok, teraz już mniej, ale mieliśmy ponad rok na przystosowanie się do tych przepisów. Niestety słyszałem już plotki, że one jeszcze raz mają się zmienić, więc być może ta bzdura zostanie wyeliminowana, ale póki co ona istnieje. Idziemy więc tutaj w naszej wielkiej i coraz bardziej skomplikowanej, i coraz dłuższej ustawie OCIT do na stronę 138 i czytamy, jakie koszty stanowią ukrytą dywidendę w spółkach. Może to być spółka ZO, to może być spółka komandytowa, spółka akcyjna we wszystkich spółkach, które płacą podatek CIT. I czym jest ta ukryta dywidenda? Może najpierw tytułem wprowadzenia. Doskonale zdają sobie Państwo sprawę, że jeżeli tylko ktoś ma spółkę ZO, to pierwsze, najważniejsze pytanie, na które ten ktoś chce znać odpowiedź: jak wyprowadzić pieniądze ze spółki ZO po to, żeby nie podwójnie opodatkowywać swoich pieniędzy? Czyli po to, żeby nie płacić najpierw cit a potem pit od dywidendy. Jeżeli ktoś już wypłaca dywidendę ze zwyczajnej spółki ZO, no to płaci od tego raz 9 albo 19% CIT-u i potem 19% PIT-u. Razem robi się strasznie drogo. W związku z czym ludzie kombinują na najróżniejsze możliwe sposoby, jak wypłacić te pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania. No, robi się to poprzez stworzenie w spółce jakiegoś kosztu. To może być wynagrodzenie członka zarządu, to może być wynajęcie jakichś aktywów, jakiejś nieruchomości, ruchomości z Towarowego do spółki, to może też być wykonanie jakichś usług na rzecz spółki. I to właśnie ma być powstrzymane przez przepisy o ukrytej dywidendzie, które niektóre kategorie wydatków traktują jako ukrytą dywidendę i tym samym wyłączają te koszty z kosztów uzyskania przychodu takiej spółki. Czyli spółka może ponieść koszty, które są ukrytą dywidendą, ale nie może ich odliczyć od swojego przychodu, czyli płaci od nich i tak podatek dochodowy. I jakie rodzaje kosztów są ukrytą dywidendą? Są to koszty, które spełniają jeden z trzech warunków. Pierwszy jest taki, że wysokość tego kosztu w jakikolwiek sposób zależy od zysku spółki. Czyli jeżeli macie spółkę, jesteście jej udziałowcem, ale macie też swoją działalność gospodarczą, jesteście powiązani ze swoją spółką i Wykonujecie usługę na rzecz spółki, której wartość stanowi jakiś procent dochodu spółki. Czyli na przykład pozyskujecie klientów spółki dla spółki, a w zamian za to macie 10% w zysku spółki, to to od 2023 roku będzie ukrytą dywidendą. Jeżeli jakakolwiek umowa między podmiotem powiązanym a spółką, jeżeli jej wysokość tej zapłaty zależy od dochodu spółki, Mamy ukrytą dywidendę, nie należy tak więcej robić, ponieważ wylatuje to z kosztów. Natomiast jeżeli Wasza umowa zakłada procent od przychodów, no, to już jesteście w domu, nie ma żadnego problemu. Przychód nie jest dochodem, w związku z czym umowa może być na procent od przychodu, nie może być na procent od dochodu. To jest pierwszy rodzaj kosztów, które traktujemy jako ukrytą dywidendę. Jest to niewygodne, ale jeszcze bzdurą bym tego nie nazwał. Idziemy do drugiego punktu. Tam jest napisane, że ukrytą dywidendą są wydatki, których nie poniósłby racjonalnie działający podatnik, gdyby nie chodziło o poniesienie wydatków na rzecz podmiotu powiązanego. Czyli jeżeli na przykład wykonujecie jakąś usługę, której. Spółka nie potrzebuje, ewentualnie wartość usługi, której spółka potrzebuje, jest znacząco przeszacowana, no to wtedy będzie to ukryta dywidenda. Nie jest to nic nowego, już wcześniej należało pilnować tego, żeby usługi świadczone na rzecz swojej własnej spółki były wykonane, rzeczywiste, żeby były w cenach rynkowych, więc tego punktu za bardzo w tym momencie nie ma się co bać. I przechodzimy do punktu trzeciego, który pozwoliłem sobie nazwać tą pierwszą, czyli tą wielką bzdurą w ramach ustawy o CIT. Trzeci rodzaj kosztów uznawany za ukrytą dywidendę są to koszty, które obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika czy, lub podmiotu powiązanego z takiej spółki przed utworzeniem podatnika. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że macie nieruchomość. To może być magazyn, to może być biuro, to może być mieszkanie, to może być cokolwiek innego i od lat jesteście tego właścicielem. Następnie zakładacie spółkę ZO .o. i chcecie ten budynek w spółce wynająć. Czyli macie nieruchomość, aktywo, którego właścicielem jesteście przed zawiązaniem podatnika, czyli spółki. Oznacza to, że ten wydatek na nieruchomość, który jest rynkowy, który jest uzasadniony, no bo spółka potrzebuje tej nieruchomości, nagle staje się ukrytą dywidendą i nie możecie sobie wrzucić tego w koszty. I to jest bzdura. Dlaczego? Bo jeżeli ta sama nieruchomość nie będzie własną własnością przed zawiązaniem spółki, tylko po, czyli odwracamy kolejność. Najpierw zakładacie spółkę, a potem prywatnie kupujecie sobie magazyn, a następnie ten magazyn wynajmujecie do spółki. Czyli stan faktyczny jest w zasadzie identyczny, zmieniła się tylko kolejność. Na początku najpierw macie nieruchomość, potem zakładacie spółkę, a następnie w drugim wariancie najpierw macie spółkę, a dopiero potem kupujecie nieruchomość. To ten drugi przypadek jest zupełnie legalny i możemy tak robić, wrzucamy sobie w koszty fakturę za tą nieruchomość, a ten pierwszy jest nielegalny i nie możecie sobie tego wrzucić w koszty, bo to jest ukryta dywidenda. Czemu? Nie wiadomo, bo to bzdura. Tylko to jest jeszcze gorzej. Wyobraźmy sobie, że wasi rodzice mają magazyn albo nieruchomość, wy zakładacie spółkę i chcecie wynająć ten magazyn od rodziców, bo go potrzebujecie. Znowu ukryta dywidenda. Czemu? Nie wiem, to jest bzdura. Natomiast tam mamy wyłączenie i warto o nim pamiętać, natomiast nie do końca warto z niego korzystać. Kolejny ustęp mówi, że tych przepisów o ukrytej dywidendzie w zakresie tych aktywów, tych nieruchomości nie stosujemy wtedy, jeżeli roczne wydatki na, te, na tą, za, załóżmy, nieruchomość nie przekraczają dochodu spółki, czyli Załóżmy, że rocznie wynajmujecie magazyn za 100 tys. zł do swojej spółki, i w tym samym roku dochód waszej spółki przekracza 100 tys. zł. Wtedy, nawet jeżeli posiadaliście tą nieruchomość przed założeniem spółki, nie płacicie podatku, to znaczy nie jest to ukryta dywidenda. Ale Skoro wasz dochód musi być minimum 100 tysięcy złotych, to oznacza to, że zapłacicie od tego CIT, a kiedyś w przyszłości zapłacicie od tego PIT, kiedy będziecie musieli w formie dywidendy te pieniądze wyjąć. Czyli w momencie jak te przepisy w takim kształcie wejdą w życie, za każdym razem, kiedy coś swojego wynajmujecie do, do spółki, jeżeli posiadaliście to przed założeniem spółki, to kiedyś taką kwotę będziecie musieli podwójnie opodatkować. Czemu? Nie wiem, to jest pierwsza bzdura w ustawie o CIT. Ale to jest. Tylko wielka bzdura zaraz będzie większa. Bzdura, już musicie się na nią przygotować, ale już ostrzegam, że warto doczekać do końca, bo na końcu będzie największa bzdura, która co, co więcej będzie największą bzdurą premierową. To znaczy, pierwszy raz będę o niej mówił, bo odkryliśmy ją dopiero kilka dni temu i podejrzewam, że jeszcze nigdzie o największej bzdurze nie słyszeliście, ale musicie jeszcze uzbroić się w cierpliwość i wytrzymać kilka minut słuchania o większej bzdurze. Większą bzdurą są przepisy o ukrytym zysku. Teraz, żeby się nie pomyliło, bo tu w tej ustawie o CIT liczącej 400 stron. Bardzo łatwo pomylić jedne strony z drugimi, więc na początku mówiłem o ukrytej dywidendzie, a teraz będzie ukryty zysk. Ukryty zysk dotyczy spółek, które są na CIC-ie estońskim. Pewnie już wiecie, mam nadzieję, że w tym rok temu weszła dziadowska wersja citu estońskiego, w tym roku weszła w miarę dobra wersja citu estońskiego, która ma swoje potworki. I tym potworkiem, tą większą bzdurą, są przepisy o ukrytym zysku. I teraz o co chodzi? Spółka ZO na CIT-ie estońskim nie płaci podatku do momentu wypłaty dywidendy, chyba, że dochodzi do ukrytego zysku. Czyli jeżeli ktoś próbuje w jakiś sposób jednak wyprowadzić pieniądze ze spółki ZO, pomijając tą. Normalną drogę wypłaty dywidendy, które jest w miarę korzystna na CIT-ie estońskim, to musi zapłacić podatek od ukrytego zysku, który tam e, płacimy według zwyczajnej stawki. I teraz jaki jest problem? Problemem jest definicja ukrytego zysku. I teraz e, proszę posłuchać. Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem bezpośrednio lub pośrednio Pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem w szczególności. Teraz uruchamiamy, proszę Państwa, logikę, bo to nam będzie potrzebne. Ten przepis definiujący, czym są ukryte zyski, wprost wskazuje, że w zasadzie ukrytym zyskiem jest każda płatność na rzecz wspólnika spółki lub podmiotu z nim powiązanego. Czyli przez ukryte zyski, to jest tak w zasadzie katalog otwarty, mówią. Wszystko, co płacicie ludziom powiązanym z tą spółką, jest ukrytym zyskiem. Następnie jest w szczególności, żebyście nie mieli wątpliwości, że niektóre rzeczy z całą pewnością są ukrytym zyskiem. Tu są mamy przed nadwyżkę wartości rynkowej transakcji, mam jakieś darowizny, wypłaty na reprezentację, odsetki od udziału kapitałowego, zyski przeznaczone na uzupełnienie udziału kapitałowego, świadczenia pieniężne wykonane w związku z czymś tam. Strona z kawałkiem, w szczególności czym są ukryte zyski. Ale jeszcze raz, ukrytym zyskiem jest wszystko, w szczególności coś. I idziemy dwie strony dalej, gdzie piszą, czego nie zalicza się do ukrytego zysku. Czyli ukrytym zyskiem będzie wszystko, pomijając to, co teraz tu napisali. A napisali, że ukrytym zyskiem nie jest. Wynagrodzenie dla członka zarządu nie przekraczające pięciokrotności średniego wynagrodzenia miesięcznego, to nie jest ukrytym zyskiem. Czyli jeżeli macie spółkę na cicie estońskim, jesteście jej członkiem zarządu i wypłacacie sobie pieniądze, to nie jest to ukryty zysk, to jest to wyłączenie pod warunkiem, że nie przekraczacie pięciokrotności średniego wynagrodzenia. Druga rzecz, która nie jest ukrytym zyskiem, to wydatki na samochody osobowe, bo ich tylko 50% jest ukrytym zyskiem, jeżeli mamy takie wykorzystanie mieszane. Czyli jeżeli macie w spółce samochód, który wykorzystujecie prywatnie, to połowa wydatków na ten samochód jest ukrytym zyskiem. Tak jak mówiłem kiedyś, to jest dobry zapis, bo jak sobie kupicie Lambo, to połowę tego wrzucicie sobie efektywnie w koszty, a na zwyczajnej spółce tylko do 150 tysięcy. Więc powtarzam, Lambo kupujemy na Cicie estońskim. Jest drugi wyjątek, co nie jest ukrytym zyskiem, i trzeci kwota pożyczki zwróconej przez podatnika udziałowcowi z wyłączeniem odsetek prowizji wynagrodzeń i opłat. To nie jest ukrytym zyskiem. Czyli wracamy do logiki. Wszystko jest ukrytym zyskiem poza tymi trzema rzeczami. Co to oznacza? Że czytając te przepisy, tak jak one są napisane, jeżeli wykonujecie jakąś usługę na rzecz spółki na cicie estońskim, to to będzie ukryty zysk i płacicie od tego podatek. Spółka płaci od tego podatek, która tę usługę kupuje, a Wy, jako, usługo, jako firma świadcząca tą usługę, też oczywiście płacić od tego podatek. Jeżeli pożyczacie pieniądze do spółki i spółka płaci Wam odsetki, a musi je płacić, bo jest do tego zobowiązana, bo gdyby nie zapłaciła, to i tak musiałaby rozpoznać podatek. Przychód z tytułu nieodpłatnej pożyczki, to to też jest ukryty zysk. Tak mówią przepisy. Natomiast jest to absurd, ponieważ znowu wracamy do sytuacji, kiedy mamy ten magazyn, wynajmujemy go do spółki z o na CICie estońskim, czemu to miałby być jakiś ukryty zysk? My przecież płacimy realną stawkę uczciwą za realnie wykonaną usługę polegającą na wypłacie na wynajęciu nieruchomości. Albo gdybyśmy towar handlowy sprzedawali spółce ZO. Czemu to niby miał być ukryty zysk? A no nikt nie wie czemu, i są już pierwsze interpretacje podatkowe, bo oczywiście nie tylko my, ale inne kancelarie również, kiedy tylko pojawiły się te przepisy, zaczęliśmy ostrzeliwać kisem najróżniejszymi pytaniami, żeby zrozumieć sens tych przepisów. A czy to będzie ukrytym zyskiem? A czy to będzie ukrytym zyskiem? A czy może to będzie ukrytym zyskiem? I proszę sobie wyobrazić, bo tu. Omawiamy tą większą bzdurę, że te interpretacje bardzo często są pozytywne. Co to oznacza? To znaczy, że KIS, Krajowa Informacja Skarbowa, mówi nam, że wynajęcie magazynu nie jest ukrytym zyskiem. Jeżeli tam cena jest rynkowa, magazyn rzeczywiście jest potrzebny i tak dalej, i tak dalej, to nie będzie to ukryty zysk. A na podstawie czego KIS tak twierdzi? No do końca nie wiadomo, ponieważ uzasadnienie tego, że to nie jest ukryty zysk, no. Nie ma poparcia w przepisach, tak delikatnie rzecz ujmując. To znaczy KIS powołuje się na jakieś dokumenty, które w ogóle nie są ustawą podatkową, powołuje się na jakieś swoje rozumowanie, które w tym wypadku nie jest logiczne. Próbują jakoś tak uszyć, że to nie jest ukryty zysk, czyli żeby nam było lepiej. No i ja się bardzo cieszę, że te interpretacje są pozytywne. Natomiast oznacza to, że w praktyce, jeżeli ktoś chce być na cicie estońskim i świadczyć jakiekolwiek usługi na rzecz swojej własnej spółki, to powinien wcześniej o taką interpretację się wystarać. Bo jeżeli się nie postara o taką interpretację, to za 4 lata przyjdzie do niego kontrola i powiedzą mu, panie, ale to był ukryty zysk, bo to z przepisów wprost wynika, że to jest ukryty zysk, a pa, pana powoływanie się na jakieś tam raporty, jakieś inne zewnętrzne dokumenty, no to to jest trochę śmieszne, tak się może wydarzyć. I tego się boję, dlatego to jest większa bzdura. Czyli po powstały przepisy, które są batem absolutnie na każdą spółkę na cicie estońskim, która wcześniej nie postarała się o taką interpretację. Stąd rada. Jeżeli macie spółkę ZO na cit estońskim i chcecie świadczyć jej jakieś usługi, najpierw postarajcie się o taką interpretację, bo ona was ochroni. Jeżeli się o nią nie postaracie, no to niestety za 4 lata ktoś może uważnie przeczytać te przepisy, które tutaj Państwu przeczytałem, i dojść do tych samych wniosków co ja. To znaczy, że prawie wszystko jest ukrytym zyskiem. Ale to jest nic, bo teraz przechodzimy do największej bzdury w ustawie o CIT która ostatnio weszła. To znaczy, ja nie dam głowy, że w tych liczących 400 stron, to jeszcze raz Państwu pokażę, bo to jest monumentalna, naprawdę potężna ustawa, że w tych przepisach nie ma jeszcze większej bzdury. Ale z całą pewnością bzdura ta jest większa niż ukryta dywidenda, większa niż ukryty zysk. Tą bzdurą, proszę Państwa, są przepisy o przerzuconych dochodach. Podejrzewam, że nigdy o nich. Nie słyszeliście. Weszły razem z Nowym Ładem, natomiast przerzucone dochody są chyba mniej medialne niż ukryta dywidenda. I o ile informacje o ukrytej dywidendzie to się rozeszły szeroko i mnóstwo przedsiębiorców słyszało, że wchodzi ukryta dywidenda, o tyle o przerzuconych dochodach w zasadzie nikt nie słyszał. I czemu nikt nie słyszał o ukrytych dochodach? Przerzuconych, przerzuconych dochodach. Podejrzewam, że dlatego. Że w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej nowy ład są napisane na temat przerzuconych dochodów śmieszne i nieprawdziwe rzeczy. W uzasadnieniu czytamy, że ten artykuł 24AA, to jest strona 260 ustawy OCID, ma na celu wyeliminować możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej efektywnej stawce opodatkowania. Co to znaczy, że w uzasadnieniu czytamy i wszyscy, którzy komentowali te przepisy, czy oni gdzieś pisali w jakich gazetach, czy gdziekolwiek, wszędzie było napisane, że to są przepisy, które utrudnią wielkim międzynarodowym korporacjom przerzucanie pieniędzy do rajów podatkowych. Jak wszyscy doskonale wiemy, wielkie międzynarodowe korporacje są bardzo złe, nie płacą podatków, przerzucają je do rajów podatkowych, i tu państwo polskie postanowiło zainterweniować i przyłożyć tym wielkim międzynarodowym korporacjom i zaprzestać. Tego niecnego procederu wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych. Tak to było sprzedawane, tak mówili pewnie w wiadomościach, jeżeli mówili o tych przepisach jakkolwiek. Natomiast teraz spójrzmy, jak to wygląda w rzeczywistości, to znaczy co mamy w przepisach, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż, podatek od spółek, bo to płacą spółki, yy, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19%. Czyli jeżeli mamy, dajmy na to, małą spółkę z o, polską. Małą, czyli o przychodach do 2 milionów euro, która normalnie płaci 9% CIT, to od przerzuconych dochodów będzie płaciła 19% CIT, nawet jeżeli jest taką małą spółką. I teraz, za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli. I teraz będzie seria warunków. I zobaczmy, co te warunki tak naprawdę mówią. Ale zanim do tych warunków, to załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Omówimy spółkę ZO o przychodach, dajmy na to do tych 2 milionów euro, która wypłaca swojemu prezesowi wynagrodzenie w wysokości 10 tysięcy złotych miesięcznie. Zakładam, że jak Państwo macie spółkę ZO, to prawdopodobnie ta spółka wypłaca wynagrodzenie swojemu zarządowi, bo musi, bo gdyby nie wypłacała, to by był ktoś złośliwy. Powiedział, że w takim razie mamy nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki i tak to trzeba opodatkować, więc zakładam, że spółka wypłaca swojemu prezesowi czy innemu członkowi zarządu wynagrodzenie. Dajmy na to w wysokości 10 tysięcy złotych. I spójrzmy, czy taka zupełnie typowa, często spotykana, do bólu legalna sytuacja przypadkiem nie jest. Objęta podatkiem od przerzuconych dochodów, który miał tępić te wielkie międzynarodowe korporacje przerzucające pieniądze do rajów podatkowych. Czytamy pierwszy warunek. Faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby należny, gdyby te pieniądze były opodatkowane według stawki 19%. Czyli, jeżeli nasz członek zarządu płaci podatek niższy, efektywny niż 1425, to pierwszy warunek jest spełniony. I taki członek zarządu płaci ten podatek niższy niż 1425, czy wyższy? Wiedzą Państwo? Oczywiście, że niższy. A już na pewno od 1 lipca będzie płacił niższy, kiedy wchodzi nowa wersja nowego nowego ładu i skala podatkowa w pierwszym progu, czyli do 120 tysięcy, maleje z 17 do 12%. 12% to jest mniej niż 14,25, a te 12% to jest dopiero powyżej 30 tysięcy złotych. Do 30 tysięcy złotych w ogóle nie mamy podatku dochodowego. Powie ktoś, hola, hola, ale tam jest jeszcze 9% składka zdrowotna, więc taki członek zarządu zapłaci 12% PIT-u, ale 9% składki zdrowotnej liczonej od dochodu, w związku z czym to znacząco razem przekracza 14,25. No przekracza. Ale jak już zapewne doskonale wiecie, tu nas mają. Składka to nie podatek, w związku z czym odniesienie jest tylko do podatku dochodowego, nie do składki zdrowotnej. W związku z czym bierzemy te 14,25, porównujemy do 12% stawki na podatku dochodowym i jak w pysk strzelił, jest to mniej, więc pierwszy warunek jest spełniony. Drugi warunek. Koszty te, czyli wydatki na rzecz naszego członka zarządu, przekraczają 50% przychodów całorocznych tego członka zarządu. Więc znowu mamy spółkę, jej prezes w pocie czoła pracuje na rzecz tej spółki, zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. To bardzo często to będzie przekraczało 50% jego dochodów. Jeżeli to jest główne zajęcie tego człowieka, jeżeli nie ma innej firmy, jeżeli nie ma gdzieś bardzo wysokiej umowy o pracę, to te 10 tysięcy dla tego członka zarządu będzie spokojnie przekraczało 50% jego przychodów. Zresztą, jak spółka, która miałaby zapłacić ten podatek, ma sprawdzić, czy wynagrodzenie jej członka zarządu, Przekracza 50% jego rocznych przychodów. No chyba musi poprosić o PIT od takiego członka zarządu. A co, jeżeli on nie będzie chciał się im chwalić PITem? Czy każdy członek zarządu ma obowiązek dzielenia się z każdą spółką, w której jest zarządzie swoim PITem? Przecież to są wrażliwe informacje. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby jakiś członek zarządu nie chciał pokazywać spółce, dla której pracuje, ile na przykład nie wiem, pieniędzy ma z wynajmu nieruchomości, albo za ile sprzedał nieruchomość. To jest też ciekawe. Jeżeli w danym roku ten sam członek zarządu sprzedał nieruchomość, i dzięki temu jego Przychód jest duży, no to nagle nie mamy przerzuconych dochodów po stronie spółki. A jeżeli nie sprzedał nieruchomości, jego przychód jest mały, ten przekracza 50%, to nagle mamy przerzucone dochody. Czemu nie wiem? W każdym razie, drugi przy, przypadek, w przypadku podejrzewam większości polskich członków zarządu, polskich spółek, również będzie spełniony. Idziemy do kolejnego kryterium. Jakie rodzaje w ogóle kosztów uznaje się za przerzucone dochody? Są to usługi doradcze, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz usługi o podobnym charakterze. Czy członek zarządu zarządzający spółką wykonuje usługę podobną do zarządzania? No tak, w związku z czym ten warunek również jest spełniony. Czyli członek zarządu zarządzający spółką no oczywiście zarządza tą spółką, podat warunek jest spełniony. Ale mamy kolejny warunek, że wydatki, na, na tego członka zarządu, będą przerzuconym dochodem, jeżeli, nie przekracz jeżeli przekraczają 3% kosztów spółki. Czyli teraz znowu. Jeżeli mamy tą spółkę, która ma kilka milionów przychodów, wydaje na swojego członka zarządu 10 tysięcy złotych miesięcznie, 120 tysięcy rocznie, mnożymy to razem tam 30 coś, no to wychodzi, że jeżeli te przychody tej spółki przekraczają 4 miliony złotych, to może sobie pozwolić bezpiecznie na wydatek na jednego członka zarządu do 10 tysięcy złotych. Ale on może mieć kilku członków zarządu, albo te przychody wcale nie muszą przekraczać 4 milionów złotych. I podejrzewam, że w przypadku większości spółek ZO, zwłaszcza tych polskich małych, przychody nie przekraczają 4 milionów złotych. Co to oznacza? Że te przepisy, które miały uderzyć wielkie międzynarodowe korporacje, tak naprawdę uderzają w małe polskie spółki ZO wypłacające zgodnie z prawem wynagrodzenie polskim członkom zarządu. Tak? Wielkich korporacji to nie rusza, małe polskie spółki ZO rusza. No ale teraz ktoś powie, hola, hola, ale tam przecież niżej mamy inny przepis. Który mówi, że przecież to jest chyba ustęp 10, że przepisów o przerzuconych dochodach nie stosuje się w zakresie, w jakim koszto, o których mowa zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego. Czyli co? Czyli to ma zastosowanie tylko wtedy, jeżeli nasz członek zarządu nie płaci podatków w Unii Europejskiej, tak? Tak mogłoby się wydawać, gdyby nie to, że tam jest jeszcze i. I prowadzącego w tym państwie istotną, rzeczywistą działalność gospodarczą. Czy członek zarządu prowadzi rzeczywistą, istotną działalność gospodarczą? Nie prowadzi, bo w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, jest po prostu członkiem zarządu, podlega pod te przepisy i nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z czym nie ma żadnego znaczenia, że jest członkiem, że mieszka w Unii Europejskiej albo w europejskim obszarze gospodarczym. Jeżeli nie prowadzi istotnej i rzeczywistej działalności gospodarczej, to nasz członek zarządu jest objęty podatkiem od przerzuconych dochodów. Przy okazji, bo to jest ciekawa sprawa, to nie musi wcale dotyczyć członka zarządu. To może dotyczyć udziałowca, który ma swoją firmę, która świadczy usługi, nie wiem, reklamowe albo analizy rynku na rzecz spółki Zo. I tu tak naprawdę przechodzimy do kolejnej ciekawostki, że przepisy o przerzuconych dochodach w zakresie, gdzie tu jest mowa o istotnej, rzeczywistej działalności gospodarczej, do polskiego prawa, tylnymi drzwiami. W sposób ukryty dla podatników wprowadzają tak zwany test przedsiębiorcy, ponieważ tu czytamy, co to znaczy rzeczywista działalność gospodarcza. To znaczy, że on musi mieć możliwość samodzielnego decydowania, ponosi ryzyko ekonomiczne, ma lokal, personal, wyposażenie wykorzystywane w działalności gospodarczej. Co oznacza, że jeżeli ktoś nie ma lokalu, wyposażenia, pracowników, to być może nie prowadzi w myśl tych przepisów. Rzeczywistej działalności gospodarczej. Czyli jeżeli jesteście jakimś analitykiem na B2B i świadczycie usługi analizy rynku, to być może Wy wcale nie macie działalności gospodarczej w myśl tych przepisów. Ale tu jest jeszcze gorzej, bo ta działalność musi być istotna i rzeczywista. A co to jest istotna? Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem. Czyli jeżeli macie firmę jednoosobową, nie zatrudniacie ludzi, albo nawet ich zatrudniacie, ale macie niezdywersyfikowane przychody, to znaczy większość waszych przychodów pochodzi od podmiotu powiązanego, to nie zdajecie tego testu przedsiębiorcy i spółka, na rzecz której świadczycie Tutaj te przepisy, te usługi, które wcześniej wymieniłem, czyli te zarządzania, kontroli i inne o podobnym charakterze, no to spółka musi zapłacić od Was podatek od przerzuconych dochodów. I to jest, proszę Państwa, największa bzdura. I teraz, co z tym można zrobić? Zasadniczo to nic z tym nie można zrobić, bo te przepisy w takiej formie obowiązują i na razie się nie zmienią. I teraz, dlaczego te przepisy są takie, a nie inne, i dlaczego członkowie zarządu zostali objęci podatkiem od przerzuconych dochodów, który miał uderzyć wielkie międzynarodowe korporacje? Możliwości są niestety tylko dwie. Pierwsza jest taka, że gdy Ministerstwo Finansów planowało obniżenie stawki na skali podatkowej z 17 do 12% i wprowadziło tą 30-tysięczną kwotę wolną od podatku, to nie połączyli kropek, nie połączyli wątków, nie przejrzeli wystarczająco uważnie tych 400 stron ustawy o CIT i nie zauważyli, że tym samym członków zarządu wrzucają na przepisy o przyrzuconych dochodach, tak? To jest według mnie najbardziej prawdopodobna hipoteza, to znaczy ktoś się rąbnął. W związku z czym mały apel do Ministerstwa Finansów. Bardzo proszę naprawcie ten błąd. Zmieńcie przepisy o przyrzuconych dochodach tak, żeby rzeczywiście obejmowały wielkie międzynarodowe korporacje przerzucające pieniądze do rajów podatkowych. Wykreślcie, ten zapis o rzeczywistej istotnej działalności gospodarczej na terytorium Polski, ponieważ to jest niepoważne. Przecież spółka musi zapłacić członkowi zarządu pieniądze, bo jeżeli nie zapłaci, to, jeżeli nie zapłaci, to będzie musiała i tak rozpoznać od tego przychód. Powiem więcej: jeżeli ta spółka będzie nawet świętsza od papieża, co w obecnych czasach nie jest takie trudne, i zatrudni tego człowieka na umowie o pracę, to również zostanie potraktowana przerzuconymi dochodami. Ten przepis jest do zmiany. No drugie rozwiązanie, którego wolałbym, żeby nie było, jest takie, że być może ktoś to zrobił złośliwie. To znaczy, wprowadził ten przepis, siedział cicho, liczy na to, że się nie wyda i za 4 lata będzie robił masowe kontrole polskich spółek ZO i nakładał karny podatek z odsetkami za 4 lata. Ale zakładam, że tak źle nie jest. Zakładam, że to nie jest efekt złej woli, tylko tego, że w ministerstwie również nie panują nad 400 stronicami ustawy o CIT i również jej nie ogarniają. Jak jest, nie wiem, ale szybko zobaczymy. Jeżeli te przepisy się nie zmienią, to mamy problem, a jeżeli się zmienią, to będę bardzo wdzięczny Ministerstwu za reakcję na problem, który tutaj grzecznie zgłaszam. Do zobaczenia.